Hej, hej, z tej strony DSO. Jest ze mną dzisiaj Frodo. Cześć, cześć, witajcie. Kontynuujemy dzisiaj sobie nasz custom z Tomb Raider pod tytułem Salvation. Znajdujemy się dzisiaj we wraku statków. W poprzednim odcinku zaczęliśmy tutaj podwodny świat na południowym Pacyfiku. Dotarliśmy do wnętrza. No i cóż, naszym zadaniem jest zdobyć kolejny artefakt. A propos artefaktów, Frodo, przypomnij mi, ile już mamy, bo nie pamiętam. A tego nie ma tutaj, w tym? No właśnie tutaj. Wychodzi na to, że jeden, bo jeden. To jest, no w domu nie było. No nie. No i był tylko w Tajlandii, także ten tak. Mamy z Tajlandii. Tutaj będziemy, ogólnie ten wrak nazywa się Queen Athena. Tak jest. To co? No, zaczynamy. Zaczynamy, dobra. Tutaj już widzę jakąś armatę. O, mamy tutaj towarzystwo. O, serio? Dobra, to ja może inaczej go załatwię. Ze zwykłych. Wypłynę sobie tu. Chamsko. Chodź na to. Okej, ja już sobie z nim poradziłam. A on mi zmiał. A chciałam ci powiedzieć, że tutaj ona już nie używa tej maski tlenowej i tutaj nam tlen spierdziela. A, no to... Właśnie teraz zauważyłam przez przypadek. Będzie problem. Ale bez sensu, mają tutaj przy know-halu i nic. Czy on żyje jeszcze? Ja się z nim męczę tu. Dobra, zapiszę sobie. Otworzyć, czy nie? Słuchaj, co my tu mamy? Na wprost jest, czy tu wpłynęłaś tam skąd wiesz co, wpłynęłam sobie tu w bok, bo tu jest takie małe pomieszczenie, ale ja tutaj nic specjalnego nie widzę, szczerze mówiąc. Tutaj nie można tego jest otworzyć. Jest tylko, są jakaś takie jakby przejście, nie wiem, ale tego się nie da otworzyć. A, czy jesteś tutaj, skąd on wypłynął, gdzie te łańcuchy tak, tu tak, są? Tak, nie ma tu żadnej dźwigni gdzieś? No nie, sprawdziłam za każdym klockiem i nie zauważyłam. Tutaj też. Tego nie można otwierać, tak? To się nie da otworzyć. Nie, bo próbowałam właśnie. Dobra. No to... No właśnie, o kurde, tlen! Kurczę, zapomniałam. Aha, tu nie, wszystkiego. Jest dźwignia. Widzę, dźwignię. Gdzie? Na ścianie. Poczekaj, bo to trzeba rzeczywiście tlenu trochę. Poczekaj. I w tym małym pomieszczeniu, tak? Tam tak, skąd on wypłynął, nie? Ten nurek. Kurde, zapominam o tym, wiesz? Z poprzedniego odcinka tak się fajnie pływało, a teraz... A jest, dobra. Kurde, co ja bym bez ciebie zrobiła? Widzisz, nie no, prędzej czy później znalazłabyś, gdzie to? Tylko co to otwiera? To nie otwiera tego tutaj. Nie, chyba tam był jeszcze na samym końcu, wiesz, tam gdzie wpłynęwaliśmy. No jest, tylko teraz ale pytanie. Ja sobie znowu wypłynę. Wypłyń sobie też lepiej może. Właśnie, tak cię posłuchałem, że popłynąłem dalej. Jezus Maria, a tu pewnie labirynt. Nie, jest, dobra, mam wypłynięcie. Okej. Nie jesteś źle. Ale będę się zapominać, ja to czuję. O Jezus! Straszyłem się. Boże, no mam jakiś shotgun, mam. No gin! Shotgun? Kurde, ja nie mam nic z shotguna. Ale zmarnowałem to, głupie to o, było. O, dobra, widzę. Jezu, wystraszyłem się go. Akademium, można to rozwalić, te skrzynie? Nie. Dobra. Można tu stanąć na to. Jestem na jakiejś kracie, wiesz? I tak, tu na wprost... O Jezu, nie mogę w to wejść. Tu jest jakiś taki... dziwna tekstura. Poczekaj, gdzie ty jest? A może bym zapisała, tak szczerze mówiąc. Idę i nie zapisuję. To, co to tu jest? Nie ma nic. Tutaj widzę w podłodze jakiś symbol, chyba, że to no nic, jest, widziałam, ale że to nic się z tym nie da zrobić. No to możesz stanąć tutaj na tą skrzynię, tak? Nie. No właśnie jakoś tak mnie odrzuca. Wschodzę sobie tutaj na dół chyba, w bok. Jest odbicie. Aha, dobra, jesteśmy tutaj niżej. I przypuszczam, o kurde, znowu. Co? Nic. No shit, skąd on tu wylazł? No właśnie tutaj, tam gdzie ta skrzynia jest, wiesz? Tam na dole. Dobra, i tą skrzynię można dosunąć gdzieś. No właśnie, tylko nie wiem gdzie. Na razie ją odsuwam. Nie wiem. No tam na górze, no ale na górze jak? Tam jest taki symbol, nie? No właśnie, ale... A do czego nam to? No właśnie nie wiem. Nie ma tu nic w jakiegoś takiego.
wyznaczonego miejsca, w którym moglibyśmy to przesunąć. Dziwne. Bo to nam nic nie daje, no to jestem nic teraz po prostu... To jest tylko ta dziura, gdzie tu była ta skrzynia i to, to by było na tyle. Ej, o co kaman? Co to za symbol? Nie ma tu żadnej dźwigni jakiejś? Może my coś nie widzimy? Po drodze nic nie było, nie? Wcześniej coś? Nie. Idę zobaczyć. No ten symbol tutaj dalej jest. O co tu chodzi? Czekaj, zapalę może flarę, może będzie coś... Nie. Bo myślałem, że coś się odróżnia, wiesz, co chodzi. Tak. Nie, no bez sensu. Kurde, nie wiem, o co chodzi, ci powiem. Dosunę do ściany. Ale bez sensu. Nie. Patrzę tutaj, cofam się, wiesz, gdzie płynęliśmy, może tu coś było pod wodą. Tak, no właśnie, też myślałem o tym. Ale... Wejrzysz się nie blokuje. Ale szczerze mówiąc, nic tu takiego nie widzę. Ale jazda, początek levelu. Nie wiem o co chodzi, no ale co z tą skrzynią? A wiesz co, otworzyło się... Sekret mam. Gdzie? Otworzyło się... Ale jakim batem to się otworzyło? Tam, gdzie ten był pierwszy nurek, nie? Aha, tak? To się otworzyło jakby te... Nie wiem, z jakiej paki. Otworzyło się te takie pierwsze drzwi, takie były zamknięte. No to ja też tam płynę. Tylko teraz... bo ja przesunęłam ten klocek. Nie wiem, czy to jest kwestia, że to w jakieś odpowiednie miejsce. Ale mimo wszystko nie zmienia to sprawdzę, faktu. Bo ja też przestawiłem i teraz zupełnie inaczej mam to. Zobaczę, czy to... Nie, no mam też. Otworzyło się, no. Mhm. To pewnie nie ma znaczenia, pewnie w którym miejscu. Harpuniki, dobrze. Coś czuję, że tutaj się to przyda. No drzeźni mnie to, ja nie wiem, co ja mam zrobić. Jezus Maria, nie mogę, drzwi mnie zablokowały. A da się to? Nie. Ale jazda. No już biegam tutaj też z flarą, bo... może coś się odznacza, nie? Wiesz, o co chodzi? Mhm. A czekaj, nie odznacza się to... Nie. Miga mi tylko. Dobra. O co chodzi z tą skrzynią? Ej, otworzyły mi się te drzwi. Ale... To gdzie masz je? Wiesz co, skrzynię? Trzeba w odpowiednie miejsce skrzyni przesunąć, bo ją przesuwałam w kilka miejsc. Jakby ci to wytłumaczyć? Jest, jak podejdziesz, jesteś już w tym miejscu, czy nie? No. Jest ten taki trójkąt wystający z ziemi. No i po prostu obok tego trójkąta. Obok trójkąta, ale tak... przy tak tych okienkach to... takich okrągłych? Tak. Tak. Dobra, spróbuję. Ale to wiesz co, no to... Ale to miejsce kompletnie się niczym nie odznacza. Powiem ci, że to takie trochę dziwne, Dziwne, nie? Nie wiem, spróbuję. Nie wiem, czy o to chodzi. Tak, dobra, otworzyło mi się. Ale dziwne. No bardzo. O kurde. Mhm. Co tam masz? Bo ja mam shotguna i 5 naboi. Ciekawe skąd. Ja nie wiem, skąd ty masz te naboje. O Jezus, ten! Nie lubię go, bo... Ale on, ja się bałam, wiesz co? Bałam się, że on zieje ogniem, ale nie zieje, na szczęście. A to u mnie nawet nie zdążył w ogóle pierdnąć, także... Jaki terminator! Nie zdążył pierdnąć nawet. Tu mam apteczkę w jakimś pomieszczeniu. Znowu te... Weszłam sobie... W tym pomieszczeniu masz apteczkę? Na jakimś pokoju jestem, gdzie są dwa krzesełka. A, no to tak. Właśnie też tutaj jestem. Ale ładne te pomieszczenia. Takie z dwójeczki, no nie? Tylko, że tak jakoś ale nie, graficznie chyba ładnie. Nie. Jestem w pomieszczeniu, gdzie jest dźwignia. No właśnie też jestem teraz. Mam tu dźwignię. Zaraz pójdę tam pewnie, gdzie jest apteczka. I znowu jest ten symbol na... Widzę. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Gdzie ty mówisz, gdzie są te krzesełka? To pewnie... Pewnie tutaj. Jeszcze tutaj idę.
A jest apteczka, bo w sumie są dwa pomieszczenia, takie dwa pokoiki. A w tym drugim jest coś? Jezus, tak razi, jest dźwignia jakaś naścienna. Zaraz tam podejdę. Coś się otworzyło. Przez te promienie, to tak wiesz, mało widać. No widzę tą naścienną. Dobra. No to teraz tak, coś się otworzyło, tu się otworzyło, dobra, idziemy. Sobie tylko zapiszę. Ale powiem ci, patrz, ten pierwszy sekret tylko dlatego, że się zacięliśmy, został tak, zwinięty. No. Znowu byśmy go po prostu nie zabrali. O matko. Normalnie jak na Titaniku, ale ładnie. Tu. Pięknie jest. Widzisz to akwarium? Widzę, no. Ale w ogóle chciałam powiedzieć, że z tego jak ciebie oglądam, to ja rozumiem, że to są twoje klimaty. Bo ty przecież, kurde, Marie Dorie. No ja uwielbiam, to są moje to takie, no, najlepsze. No i to będzie mój, nie wiem, już chyba nic nie pobije innego, jeśli chodzi o etap. Piękny jest. Super to wygląda. A jaka fajnie piękna to muzyka. Mhm. Tu spadłam jestem, tu do wody. Aha, ja jestem po drugiej stronie, tu potrzeba klucza. No, ja tutaj niechcący mi się spadło. Wajza. No ja też, o tam po drugiej stronie też fajnie wygląda takie. O, jest klucz chyba, a nie. Tak, klucz jest za szybą, widać. Ale zdobyłeś ten klucz, nie? Nie, on dopiero nie. Widać go. Ja widzisz, jeszcze po górze nie chodzę, bo tutaj spadłam, no to już korzystam. Co tam jest? Ciekawego? A tu jest dźwignia na dole. Ja wiesz co, na razie tutaj nie wiem. I nie wiem, co się otworzyło. Nie, ale naścienna? W sensie będziesz musiał wypłynąć jakby za filarem i ona będzie tak brodzić w wodzie. Ale jest naścienna, nie? Bo ja widzę Normalnie tak, naścienna. Pomyślałem, że jakaś podwodna. A, to tu się otworzyło. O, muzyczka. Co się otworzyło? No tu obok. A ty już ją pociągnąłeś? Mhm. O, ty. Tak, ale na górze nic nie było, to mam tam nie iść. Nie, na górze, no z tego co widziałem, okay. To potrzebujemy klucza. Dobra. Przechodzę tutaj, gdzie się otworzyło. To ja też tam lecę. Ja nawet nie wiem, że to było zamknięte, to było zamknięte. Tak, to było zamknięte. Aha, faktycznie. Czekaj, bo tam na dole coś tam takiego jest. Też jakaś woda. Mogę tak? A to wodospad jest. Aha. Dobra, spadłem na dół. No tu jest tak. O, tu też jest jakaś dźwignia podwodna. Jak spadniesz z tego wodospadu tam na dół. Wow! Kurde, straciłam trochę energii, nie chwyciłam się z tej drabinki. Tak jak trzeba. O, mamy tu towarzystwo. Masz ten? Dźwignię podwodną? Pod wodą? Ja tutaj jestem na razie na jakichś skakanych. Poczekaj, bo nie wiem, czy o tym mówimy samym. Miałeś gościa tu do zabicia? O mój Boże, nie. To gdzie ty jesteś? Mi się otworzyło, jak pociągnąłem tą dźwignię, to zaraz przy tej dźwigni... Ale jaka to jest dźwignia? Podwodna czy naścienna? Podwodna, naścienna. No to zaraz obok tej naściennej było takie wejście, otworzyło się. No tak, i zeszłam na dół jakby po drabince, jest gość, jest tu takie skakane, to chyba jesteśmy w innym miejscu. No to jesteśmy w innym miejscu, nie miałem drabiny w dół, miałem wodospad. A to ja nie mam żadnego wodospadu, no to pięknie. To co teraz? Robimy? A dobra, a to duże masz to pomieszczenie, czy rozległe, czy nie bardzo? Tak, tutaj widzę, są jakieś, tam widziałem jakieś płomienie były, woda. O kurde, no to trzeba było iść do ciebie. To czekaj, ja wezmę i... Już tam do ciebie pójdę. Nie wiem ci, jakby ci to wytłumaczyć, czy można tu wrócić? Tak, to będzie tylko powrót. Sprawdzę, bo ja tu mam jedno w zasadzie pomieszczenie. Ciekawe, o którym mówisz. Nie widzę jakiegoś dalej... Wiesz jak co? Tam są schody w dół, tak? Od tego, co wchodziliśmy, tam na górze, to pod spodem, pod tym, co wchodziliśmy. Aha, to ja jakby po przeciwległej stronie. Widzisz. To tam też jest dźwignia, tak? Po drugiej stronie. A to tam to jest druga, to w takim razie pociągnęliśmy nie tą. No dobra, to wiemy, że są dwie. Tak. Ja jestem tak no jakby... nie, musimy się zsynchronizować i, że tak powiem, iść w jedno miejsce. Ja tylko zerknę sobie, co tutaj jest. Mam tu gościa, to nie, myślałam. Ktoś mnie? Tu mam tylko jedno pomieszczenie, wiesz? No to co tam jest? Może ja tam też pójdę? Klucz jest. No to dobra. Klucz jest i ja już tu mam wszystko, więc będę teraz szła w twoje miejsce. No to ja teraz idę tutaj, gdzie ten klucz.
Bo ja też chcę Ale ten klucz. to cofasz się, rozumiem, No tak? tak, no muszę. Flary jeszcze zabrałaś, tak? Widzę tutaj pod wodą. Tak, 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 tak. No nie, idę tam do ciebie, ubiję tego kolesia i wezmę ten klucz. Dobra. Znaczy tak, musisz go zabić. A to jest. Wskoczyć sobie na. Wskoczyć sobie tam na taki podest. I z tego podestu na przeciwległy i jest manki. I tym manki przedostaniesz się do pomieszczenia z kluczem. Dobra, to tutaj płynę. I tutaj, gdzie tu mówisz jest? Tu gdzieś wyjście jest? A ja sobie tu teraz na spokojnie. A tu. Może nie tak. Ja pierdzielę, u mnie zaczynają wiercić. Słyszę. I pewnie to wszystko. O Jezu, jak spadłem, aż się zabiłem. To chyba pewnie ta drabina, ta sama co ty. No, no. Powiedz mi, słyszysz to wiercenie? No tak, kapkę. Ja pierdzie. Ale ja tak często miałem, jak coś mam nagrywać, to coś się dzieje. No tak, ale na customie, no to nie wytniesz tego. No jak to wytniesz? No nie. No ja pierdykam. Ja akurat sobie to wytnę, bo wiesz, że ja nagrywam osobno dźwięk i osobno wideo, ale u ciebie to będzie. No ale to nie słychać tak. No, a to będę gadać, będę klekotać, żeby to mało było, co tak zagłuszyć. I tutaj wchodzę na górę po jakimś takim. Tak. Jesteś już na manki, czy nie? Nie, nie, jeszcze nie. Tu. To aha, tu razie chyba o tym mówisz. Tak, tak, tak. Taka sama tekstura jak ta drabina, wiesz? Dobra. A no faktycznie. Nie faktycznie. Aha, jest! A to taka naścienna. No wiem, tamta właśnie. Twoja dobra, trochę była inna. Mieliśmy. Mhm. Okej. Okay. No nie wiem, jak nazwać tamtą dźwignię. Sufitowa, może bardziej powinienem powiedzieć ja. Taka. Nie? Mhm. No. Ale okej. Okay. Idę tu powolutku, oczywiście tu poczekam na ciebie zaraz. No, ja już idę, przechodzę przez te manki. Tam nic nie było już, tak? Że nic już tutaj. Nie, nie, już tam nic nie znalazłam, nic więcej. Dobra, i tu wchodzę do jakiegoś pomieszczenia. Jeszcze tutaj coś mi wyskoczy. Ale tutaj widzę też jest taka drabinka. Aha, to jest ten klucz, właśnie to jest to pomieszczenie, o czym mówiłem, za szybą. Aha, no to widzisz. Bo za szybą widać to takie nasze główne, no nie? Ale ładnie tutaj. Oj, tutaj mamy dźwignię. A ty tą dźwignię już pociągnąłeś, tak? Tą sufitową? Nie, tą podwodną w tej rajce, w której ty byłeś wcześniej. Tak, tak, tak. Mhm. Dobra. Czekaj, bo mam klucz. I teraz tak, jak ja mam się tam wrócić? Mamy drabinkę. Schodzisz na dół i po drabince na górę. Nic tutaj nie ma żadnego sekreten, coś teges? Nie wyczaiłam. Kurde. Czekaj, czekaj, czekaj. Słyszę coś. Tu jest jeszcze koleś jeden na dole. Jeszcze jeden? No, był tutaj. Znaczy tak, jeden był na dole, tam gdzie skakany, a później ten w żółtym kombinezonie. A w żółtym kombinezonie jeszcze tutaj, gdzie był na dole, właśnie jeszcze jeden mi wyskakuje. To tam ciekawe, skąd on wyskoczył. Gdzieś tam przy ścianie. Ale nic nie zostawił. Myślałem, że coś zostawi mi. No, okej. Dobra, wracam się, idę na górę. Aha, to jest jakby powrót, dobra, to czyli tutaj tego nie potrzebujemy. Tak czaję sobie tutaj, wiesz, na razie to pomieszczenie, ale nie zaryzykowałam, nie skakałam tam jeszcze nigdzie. Dobra. Tutaj tylko jak się spada na dole przy tym wodospadzie jest na powrocie drabinka. Tam później sobie można odskoczyć w dół i przeskoczyć na wodospad. Aha, tak, to ja tamtędy wracałem do ciebie. A wskakiwałeś tu do tej wody? Czy ona, bo ona taka nie, dziwna, zielona. Jeszcze nie miałem okazji, możesz sprawdzić. O kurde, jakieś wskoczyłam, ale jakieś prądy dziwne. Ja już chyba stąd nie wypłynę, tak? Coś ja mi już się tak zmierzam, zdaje. Bo niestety brodzę, bo to ciężko. Nie można biec. Mhm. No to nie radzę wskakiwać do wody. Aha, to jest dlatego, jakaś pułapka? Dlatego, że nas prąd ściąga na sam środek, że tak powiem, tego pomieszczenia, no i już stamtąd nie wypłyniemy po prostu. Czekaj, bo już teraz z tego wszystkiego nie wiem, czy dźwignię, ale chyba tak, pociągnąłem dźwignię. Tak, tak, bo to mi się chyba podniosło tutaj. Dobra, to mówisz, prąd gdzieś znosi i nie ma możliwości. Więc nie wskakujemy do wody, tak. No to no co, to dobra, na razie ja przeskakuję, siebie, tak. No ja też. Nie mamy na razie jeszcze? Nie, jeden sekret, dobra. Jeden, przypadkowy. No, oj, wpadłem do wody i mam okazję zobaczyć, co się ze mną dzieje. Ok.
Okej. Dobra, tu chyba będą jakieś zjazdy, widzę, jak po manki sobie przejdziemy. Bardzo to lubię. A, nie, nie jest źle. Dobra, złapałaś. Co my tutaj mamy dalej? Dobra. I teraz tak, coś tam ja tam zjadę? Gdzie ja tam zjadę? No, na tym tak tylko jednym klocku i po prostu odskakujesz sobie na ten przeciwległy. I tyle. Ja nie wiem, czy tam nic skomplikowanego. Wow! Czemu mnie zabiło przy skoku? Nie wiem. Ale jazda, o co chodzi? Dobra, tu. Tu. No, jest to. Jest okej. Okay. Tu trzeba sobie zapisać, widzę jakieś kolce i jakieś płomienie. Diana! Jak po tym przejść? Nie da się tutaj tak, wiesz... A sprintem? No chyba tylko. A co to jest? Nie można normalnie pomalutku? Nie można powoli przejść po tych kolcach, bez sensu. Serio? Tam jest apteczka, widzę w końcu. Jezu, o, stój. Podpaliłam się, no. No kurde, no przecież coraz głośniej oni to wiercą. Bardzo was przepraszam oczywiście za to. Przepraszam widzów Froda, bo ja sobie to oczywiście wyciszę u siebie. Nie dość, że na paskudze, na bróżdże, to jeszcze cię tak zostawię. Z nagraniem i wierceniem. No i to mi to wesoło jest przynajmniej. Słuchaj, zabrałem apteczkę i... No ja jeszcze jest... sobie nie przeskoczyłam na drugą stronę, ale nie poradziłam sobie z tym, no. Z dźwignia, słuchaj. No nie mogę! Pomimo tego, że to przestaje się palić, ona się podpala. Naprawdę jakoś tak bokiem tutaj jakoś... No bokiem, bokiem. No udało mi się. Nawet mnie nie podpaliła ani razu. Ale dali apteczkę, hamowa trochę, po to, żeby teraz ją zaraz znowu stracić, bo ja przecież... Dobra, znowu mam. Muszę przez te kolce przebiec. Dali apteczkę i tu jest dźwignia, nie? No tak, tylko że... Szybciej, no tak trochę, no pół życia zjechało. I to się otwiera, słuchaj, tam na górze, tam na w tej górze. Głównej sali, nie? Ja tam byłem i tam jest obok też są drzwi, które mają klucz. Ale widziałam, jak była cutscenka otwieranych tych, to widziałam. To jest chyba manki, dobra, czyli powrót jest na manki. Nie dobra. Trzeba robić tego kółka z powrotem. Powrót jest na manki, twierdzisz. Dobra. Tak, tak, już później jak wyjdziesz tam wyżej ten klocek, to nie trzeba się wracać. To no to jest... fajnie. Dobra. Bo widziałam taką kratkę, ale nie byłam pewna, wiesz, czy to jest manki, czy nie. Dobra. Dobra, i tutaj mamy powrót. Po tej drabinie. Tak. Dobra, i na wodospad. O, tak. Spadłem. To gdzie dobrze, bo ja dopiero po manki się... A to ja też tak idę po manki. Idziemy razem. Zapiszmy to. Mam nadzieję, że tam żadnego sekretu nie było. No właśnie. Gdzie już jesteś? Wskakuję na wodospad. Dobra. No to okej. Okay. Jesteśmy prawie w tym samym miejscu. Teraz brodzę. Zmierzam na górę. No ja już jestem w głównej sali, ale dopiero jeszcze muszę wyjść na górę. Dobra. I teraz pytanie, czy idziemy tam, gdzie się otworzyło, czy ten klucz, bo w sumie mamy też klucz. Ale, no ale tam, gdzie się otworzyło, też jest klucz. To teraz do czego my mamy ten klucz? Poczekaj. Aha, a to ja jeszcze nie zerkałem, co to jest? Mamy aquarium room key. Poczekaj, bo ja nie. To tam, gdzie się otworzyły drzwi. Tam, gdzie się otworzyło. Dobra. Czy mam jakieś shotguny jeszcze? A te drugie? Nie, te naboje to ci się kocą.
bo ja nie mam ani jednego. Nie, nie mam nic, wszystko na zero. Mam. Wyczyszczone. Co tutaj się dzieje? O. Dobra, mamy. Ale mnie kosi. Nic mi nie mów, ja nie wiem, apteczki jak nie dadzą, to... Ile ci zostało apteczek? Jakieś rybki mi się bagują tutaj, już ci mówię. No mi też. 5 małych, 5 dużych. To masz bardzo dużą, bo ja tyle nie mam. Dobra, ale biorę dużą. Mam 3 małe i 5 dużych. Aha. Jezu, jak tu fajnie, patrz. Pięknie jest, nie? I ta muzyczka. Z jedyneczki. Z dwójki też, nie? Mhm. Bo to można przez te barierki przetrwać. Gość się mi tutaj w ogóle... Tak, właśnie tutaj chodzę i patrzę, czy coś tu mnie leży. Gość się mi wtopił między jedno pomieszczenie a drugie. I okej, okay, mamy tutaj ciąganie... Skrzynie. Dźwigni. Boże, dźwigni i skrzyni, tak. Miechrzanie. A czekaj, nie ma tutaj nic za tymi? Nie ma. Patrzę tylko, gdzie to przesunąć, bo szczerze mówiąc... Nie wiem. Znowu jakieś... Niewidzialne jakieś, te? Nie wiem. O co kaman? O co chodzi? Coś... Czekaj, bo to jest krzesło, coś ono nie przeszkadza? Słyszałam, jakby się coś otworzyło, chyba że mam omamę. No ale w którą stronę? Tylko w jedną stronę możemy to przesunąć. Właśnie wiem o co chodzi, czekaj. No dobra, przesuwamy. Najpierw do ściany. Później tu, na środek. Nie wiem, o co chodzi. Moment. Tu się coś otworzyło na górze? No właśnie, to można... sprawdzę. Czy tu? A, tu, dobra. Na górze, nie? Na górze jest, no. Mhm. Można wskoczyć na tą skrzynię? Można. Mhm. Mhm. No tylko teraz pytanie. Serio? Tu? Tu. No następny pacjent. No nie gadam nawet. Chyba sobie to zapiszę, bo za chwilę mi braknie apteczek. O, co za gin. No nie no. Zostawił coś, nic. Ja ciemno tu? Ciemno mi czerwono. No tak właśnie, tak. Czekaj, tutaj jest jakieś zejście do wody. Jeszcze tutaj... No jest, widzę. A z drugiej strony? I z drugiej strony też jest wejście do wody. Kurde, gdzie idziemy? Jeszcze się... A rozejrzałeś się tu dobrze po tym pomieszczeniu? Czy tutaj nic na górze nie ma? No nie ma klocki? Nie ma, mówisz? Nie ma. To idziemy na prawo czy na lewo? Prawo? Dobra, na prawo. Ja sobie zapiszę. Pamiętaj, że nie mamy tlenu. Aha, dobra. Dobra. Co a w tych akwariach jest? My pływamy. O, fajnie. Fajnie. To czekaj, to może tu jakiś sekret, coś teges. No właśnie tak patrzę. Ale tutaj nic nie widzę, ci powiem. Póki co. To nie można. Znowu kurde, nie chciałbym. Niewidzialna. Nie chciałbym nic przeoczyć. Wiesz, niewidzialna ta, taka tekstura. Można by coś przepłynąć. Ale nie. Gdzie to było wyjście? Tu. Dobra, a druga strona? I gdzie tu masz? Aha, jest tu coś, nie widziałam. Nie. Nie, nie. Zdawało mi się. Ale dziwnie, bo czyżby... No tu mamy klucz, dobra. W jednym jest klucz, ale kurde, aż by się prosiło, żeby w tym drugim coś było. No nie, jeszcze się tam wrócę na sekundkę. Tutaj nie ma nic, ani żadnej dźwigni. A jeszcze z flarą popływam. A w tym cofnąłeś się do tamtego? Nie. No teraz jestem w tym, gdzie nie ma pierwszym klucza. Mhm. Ja też się tu cofnę. Ja się tu zbadziłem. No nie, no nie ma, bo by było nie coś. Nie ma. No okej, okay, no. Chcieliśmy dobrze. Nie, no bo już by się przydał jakiś sekret. No. Obawiam się, że i tak nie zdobędziemy. A ile w tym to... A nie, zobaczymy, ile tutaj jest sekretów. Czy zobaczymy? No trzy, tak? Czy no. Nie? O kurde, chłopaki. Co?
co? No, powrót jest niezły. Powrót jest niezły. A czekaj, to może być tak, że nie trzeba będzie w ogóle wychodzić z tego pomieszczenia. Jak to powrót jest niezły na razie? Aha. O kurde. No. Ubijasz? Tak, staram się. No nie, no oni mnie zmuszają, że muszę wziąć tą jedną apteczkę małą zaś. Jakoś zostałem w tamtym pomieszczeniu i jakoś... Czy oni coś zostawili? No właśnie, no nic nie zostawiają. Oni nigdy nie zostawiają. Nigdy jedna. Nawet w dwójce nic nie zostawiają. No to słuchaj, to chyba ten klucz w takim bądź razie tak, jest. Tak, właśnie, otwieram. Co to było? Ja nic. Ja nic, no spoko. Dobra. Już się zaraz się przekonam. Dobra, mam sekret. Ale on jest w ogóle nieukryty. A jakie tam? Gość w ogóle padł jakby, nie wiem, jak w jakimś... A tu jest, już widzę, pewnie tutaj jest ten sekret, tam gdzie czołgane, tak? No. Dziwnie. Myślałem, że będzie bardziej ukryty, a... No nie gadaj, że już mamy ten artefakt. No nie, no to nie wzięliśmy znowu jeszcze jakiegoś sekretu. No... Poczekaj, ja się w jedno miejsce jeszcze cofnę. Przypomniały mi się jeszcze jedne drzwi. Może się gdzieś coś otworzyło, a nie wiem. A ty już zakończyłeś level? Nie. Też się cofam. Przypomniało mi się taka dziwna tekstura, ale ja nie wiem, czy ja to znajdę. Nie, no bo fajnie. Ale by jeżeli było, oczywiście... Ale... Poczekaj, jak to w ogóle statystyki? Nie. Co? Ja już chciałam. Kurde, bo szłam niechcący w kierunku tego artefaktu. A nie o to mi chodziło. No ja nie mam pomysłu, nie wiem. Podoba mi się to wszystko tutaj, fajne to jest. Ale ja tam naprzeciwko... Aha, bo my z naprzeciwka żeśmy przyszli, tak? Tak. Dobra, no to tam chyba widziałam taką teksturę. Byłam pewna, że to są drzwi do otworzenia. Chyba, że coś mi się pochrzaniło, a ja tutaj teraz, wiesz, zamęt wprowadzam. Czekaj. Mam tu jakieś przejście. No właśnie, wiem, że było właśnie w jednym z tych pomieszczeń. Było zamknięte. Jest, mam sekret. Ale to w ogóle niesamowite. Wiesz gdzie? No pewnie tam, gdzie myślę. Tam, gdzie były... zaraz ci powiem. Tam mi się wydaje, że... W którąś to było takie... Na ścianie była taka dziwna tekstura. Zaraz ci powiem, jak tam dojdę. Ale nie wychodź z tego wielkiej sali balowej. Nie? Nie. Aha, no to musiałem. Coś się podłączyć. Cofnij się i jak będziesz wchodzić już tym naszym pierwszym wejściem, to od razu tutaj przy ścianie, na wrogu. Na prawo, do góry. Za takimi chaszczami. A jest! No. Patrz. Dobra, mamy to. No to opłacało się cofnąć. Opłacało się cofnąć, ale ja właśnie kojarzę jakąś taką teksturę. No nieważne, mniejsza z tym. Dobrze, żeśmy się cofnęli. No. To w sumie mamy... trzy? Nie. Czyli tego jednego nam brakuje, bo to jest z jednego poprzedniego. Jednego powinno być teraz 5 na 6. No, nie? Bo ten poprzedni nam się nie udał. Jest. The Queen of Athena. Już jest tam prawie na miejscu. Mhm. No i co? Bierzemy artefakt. Koniec. 5 na 6 sekretów. No, ten jeden nam się nie udał. Czyli mamy już dwa artefakty z 5. I teraz chyba będziemy zmierzać do jakichś chińskich klimatów. Klimatów. No. No dobra, no to co, kochani, na dzisiaj wam dziękujemy. No i co, spotykamy się za niedługo w Chinach, tak? Tak, czy chyba. Tajlandia? Nie, Tajlandia nie. Wiem, że jakieś tam właśnie takie chińskie klimaty będą. No okej. W takim razie dziękujemy i do usłyszenia. Cześć. Cześć.